Siema, siema, jestem Radio Gplay, to jest kończek z naszej serii na wschodzie, oczywiście na Eastern. No i cóż, jest to 19 odcinek, więc fajnie, w ogóle gdzie jestem, co tutaj robię i tak dalej. Już wam powoli tłumaczę, jak to się wszystko wydarzyło. Otóż, właśnie sobie, no, na siku sobie wstąpiłem, siadam ogólnie już do furki, odpalam. I tak, wracam sobie ogólnie, bo potrzebowałem nowe kombajny. I chyba biorę takiego jednego fajnego używańca w bardzo dobrej cenie, za naprawdę nieduże pieniądze. Więc raczej on tam będzie u mnie, że tak powiem, zwycięzcą tej potyczki na licytację. Fajny naprawdę kombajnik. W kolejnym odcinku myślę, że już go, jakby go zobaczycie, jest to. A go wyprzedzam. Okej, okay. I ciśniemy. Lecę sobie powoli na ten. Lecę sobie na gospo, ponieważ jak mi tam mgła wkurza, co to się dzieje w ogóle z tym? Jakiś dramat. O, może tak będę. No, więc lecimy sobie na gospodarkę. Bo na gospodarce... o matko. Jezu, co to było? Ja też rozwalony widzę. Ręce mi by wykręcało z tego. No, także lecimy sobie na gospodarkę, ponieważ się opryski. Trochę tam już sobie wcześniej przywiozłem. Jest godzina ogólnie 10, z samego rana jechałem. Więc zaraz zaczynam padać, świetnie. Super sprawa, naprawdę tego właśnie potrzebowałem, żeby jeszcze padało. Więc dobra, bierzemy go. Nie ma co zwlekać. Wyprzedzamy ziomeczka. No, więc troszeczkę... O, trzeba zwolnić powolutku. No i dzida dalej. No, więc sobie wracamy. Mam opryski już, nawozy wszystkie, znaczy nawozy płyną oczywiście, te opryski przywiozłem sobie na gospo. Mam też chwastobójcze, jak i te zwykłe. No i zastanawiam się, ale co dają teraz te opryski, skoro wiecie, mam te azoty i całe to pH. No i okazało się po prostu, że azot, czy te opryski dają azot, nie? Także sprawdziłem sobie to przed odcinkiem, już teraz wszystko wiem, co mam robić. Także fajnie. No i dobra, jedziemy sobie powolutku już. Zajeżdżam sobie na ten, na gospodarkę i zaraz dalej działamy. Także kombajnik bardzo fajny, za naprawdę nieduże pieniądze, bo około tam 400 tysięcy chyba będzie. Także super sprawa. Jezu, pod tą górę zawsze to powoli trzeba wjeżdżać, bo tu jakieś kamienie nasypałem kiedyś, żeby móc lepiej wyjeżdżać. Dobra, sobie na razie kasanę jakoś tak. Tutaj. Tu w ogóle jakiś blaszek trzeba nie postawić niebawem. Ale to się za tym pomyśli, nie? Dobra, audycja zaparkowana. Paliwa TH trochę miałem, no i proszę bardzo. Mamy tutaj cały zestawik. Tak jak trzeba. Wszystko jest elegancko ogarnięte, nawozy, chwastobójczy. Tylko jeden, bo w sumie więcej mi nie potrzeba. No i dobra, może się zasiadamy od razu, bo nie ma co. Pracy jest dużo, a czasu mało. Też dzisiaj ogólnie mamy dzień, kolejny dzień mamy. Mamy dokładnie trzeci dzień wiosny, także super. Chciałbym, żeby też to jakoś tam fajnie, powiedzmy, to minęło. Myślałem, że będzie jakoś ładna pora roku, że już trochę liście będą, ale jeszcze jak widać nie. Trochę to jeszcze potrzebuję, żeby do siebie dojść, więc powolutku będziemy jakoś tam to czekać sobie na... O, trochę źle podjechałem. Będziemy czekać na tą wiosnę. Dobra, a dzisiaj ogólnie trzypekiem sobie działamy. W odsłonie będzie do takich właśnie akcji, takich typowo mniejszych, więc super. Okej, okay. Wałek sobie też trochę podepniemy. Podnieśmy sobie to. O, pies leci znowu. U matko. Czego przejechałem znowu, nie wiem. No nieważne. No, więc fajnie, fajnie, młodzieżowo też. Ogólnie mi się skoczyła marchewka, więc pewnie będę musiał coś dokupić. Tej marchewki. I też znowu sobie pojedziemy. Czy mi się to ładuje wszystko elegancko? Ładuje się tak jak trzeba. No i spoko. A, nie mówiłem jeszcze o tym, ale odmalowałem sobie już też agregat. Proszę bardzo. Teraz wygląda w ten sposób. Poprawiłem troszkę ten czarny, coraz ciemniejszy. No i odmalowałem całego tak na taki czerwony, taki krwisty, nie? Na krwisty, czerwony, odmalowany został, więc super. Bardzo dobrze to wygląda. On jeszcze sobie schnie, już prawie jest gotowy. Może jak dzisiaj się wyrobimy z opryskami, to jeszcze wam go pokażę, jak to wygląda. Okej, okay, jest 600 litrów zatankowane do naszego opryskiwacza. Więc ruszamy sobie. Pies sobie chodzi po gospo, więc fajnie. Dobra, a my lecimy oczywiście z opryskami na rzepak. Bo troszkę trzeba tego dołożyć. Chwasty będę pryskał później, wiecie co, bo tak myślę raczej. No, chciałem po prostu tego azotu tutaj dowalić, żeby to ta dawka, powiedzmy, była taka jak najlepsza. Nie to, powiedzmy, okej. Okay. Teraz tak. Z automatycznej dawki. Aktywuj automatyczną dawkę. Dezaktywuj automatyczną. To będzie teraz tak, jak ja to sobie dorzucę. Było tak, więc sobie tam gdzieś tak, nie? Może tak dam, delikatnie. Bo tak będzie najlepiej. No nie wiem, powiedzmy, że zrobię to w ten sposób. Bo to dawki się ustawiałem, więc powinno być ok. Dobra, zobaczymy sobie teraz, jak to będzie działać, nie? Trochę cofnę, ok. No i ruszamy z tym.
jak to będzie sobie działać. Ta dawka. Ale chyba muszę dać większą troszeczkę. Chyba tak większą będzie. 80 będzie spoko? Chyba będzie spoko 80, nie? No, jest okej. Dobra, tak, jest okej. Więc spoko, połączymy sobie te chudziki. W ogóle jak tam leci tam ten opryski? Nie, całkiem spoko. No, więc oczywiście akcja opryski dzisiaj. Troszkę tak, o, wrócimy do kamery z pierwszej osoby. Żeby już tam nie działać tak. Patrzę głównie tylko na tę miedzę, żeby tam runo poleciało. Potem sobie zawrócimy, pojedziemy zaraz na kolejne poletko. Tak, że nie będzie z tym jakiegoś problemu. Postaram się w miarę jakoś to równo popryskać, żebym miał w końcu ten plon jakiś tam lepszy troszeczkę. Bo tu sobie nie mówić, nie no, jest ładne zielone. Tylko nie wiem, czy on jest taki pasek żółty, a to chyba się po prostu buguje sama modyfikacja. Ale tak to chyba będzie działać jak trzeba, nie? Chyba powinno być. Powinno być chyba spoko. No, więc oj, trochę odjechałem, ale tam mam też dużo tego. Drugi przejazd będzie jeszcze, więc spoko. Dobra. I co jeszcze powiem, taka ciekawostka, to że naprawdę nie wiedziałem, że ten opryski będzie aż taki szeroki. Naprawdę, wow. A to fajnie, bo możemy sobie zaraz zobaczyć, jak to sobie tutaj. Może tak, odjedziemy sobie tamtą stronę troszeczkę. O, jak to fajnie się pryska, nie? Więc super, jakoś tutaj specjalnie tymi lancami nie operuję. A powiedzmy jest tak to, no takie dobre wysokości raczej chyba, nie? Chyba jest wysokość okej. Nie będę jakoś specjalnie z tym przesadzał. No, idealnie dwa razy, nawet tak troszkę na zakładkę jeszcze wychodzi. Ale to nic. Może troszkę faktycznie odjadę. No. I fajnie, fajnie. Także się opryski rzepaków. Będziemy zaraz lecieć sobie na kolejne poletka. Jak tam ogólnie stan zbiornika? No 100 litrów na takie malutkie pole to myślę spoko. Mamy tam jeszcze kilka pól do ogarnięcia. Także damy radę. Ja sobie gdzieś ten, gdzieś tego azotu tam postaram się dostarczyć, żebyśmy mieli ten plon jak największy, tak co by nie było. Też nie wiem, czy dzisiaj odcinek będzie trwał, bo mam plany tylko opryski. Coś tam chciałem jeszcze kultywatorować, ale nie wiem, czy w ogóle to ruszę. Ewentualnie ruszę, ale skończę odcinek, bo dzisiaj muszę trochę wcześniej kończyć. Dostałem nagłe info, powiedzmy, i nie mogę jednak. O Jezus Maria. Nie mogę jednak dokończyć tego tak, jakbym chciał. Więc troszkę słabo. Dobra. Niech tam się zwija całość. Zwiniemy sobie opryskiwać. I co? I zaraz będziemy na kolejny lecieć. Trochę się to w ogóle zwija, ale rozumiem, że też jakby trochę to trwa, nie? A po prostu możemy lecieć. Tak, siewu dzisiaj nie ma jeszcze, bo na siewie jeszcze jest za zimno chyba. Tak, 2 stopnie jeszcze, więc za zimno. Poczekamy sobie na kolejne, jakby to powiedzieć, dni, na kolejne lepsze temperatury. No i nawet sobie dzisiaj też nie mogę za bardzo, więc średnio. A że to będzie kukurudza, no to wiadomo, że trzeba poczekać, nie? Dobra, więc fajnie. Polecimy sobie na kolejne pole. Jakoś tak specjalnie dzisiaj tego odcinka nie planowałem. Nic więcej niż tylko tam opryski. Więc dzisiaj sobie tylko to chciałem zrobić. No i w sumie to jest pierwszy raz, kiedy używamy tego naszego pilmeta chyba, tak? Bo to jest pilmet. Chyba pilmet. Nie mam pojęcia. W sumie wy tam się lepiej tak poznacie niż ja, więc się nie będę odzywał. Dobra, niech się rozkłada, ja to sobie polecę. I teraz tak, czy tu będzie na raz? Czy nie będzie na raz? Bo ciężko mi to określić w ogóle. Zaraz sprawdzę. Nie, dwa razy będziemy lecieć. Przy okazji no, tu jest spoko, spoko. I teraz sprawdzić, kiedy się kosi lucernę. Lucernę się kosi tutaj, w tym miejscu jest zbiór. Więc ona jeszcze powinna rosnąć teraz chyba, nie? No jakoś tak, nie wiem. Dobra, tylko właśnie, czy lucernę trzeba siać drugi raz, czy nie? Bo w sumie tego nie wiem. Ale chyba trzeba siać drugi raz. Bo jakby tutaj tak wychodzi, że mam lucernę obok, wykoszoną, ona w ogóle nie zasiana. Jak się okaże, trzeba będzie znowu to, tam wiecie, siać. To jest tutaj chyba w trawę walne, po prostu łąkę z tego zrobię i tyle. No bo trochę by to średnio wyglądało, gdyby tak to zostało, nie? Więc chyba tak to jakoś sobie zrobię, że posieję sobie tutaj trawę. Ale nie, w sumie ma taki sens, bo chyba lucerna nie odrasta tak sama z siebie. Czy odrasta? Na lubelskich chyba pamiętam, że mi odrastało, ale nie jestem przekonany do końca. Bo może season coś powoduje? Że wreszcie, to jest tak jak trawa. Nic ciężko mi stwierdzić. No mniejsza o to. Mniejsza o to. Gdzieś tam to się ogarnie później. W ogóle to jest właśnie takie dziwne, że ten rzepak to sobie w rządkach rośnie. Troszkę tak nienaturalnie można powiedzieć. No ale no taki jest tego model, nie? Zresztą nie będę tego
zmieniać, w sumie nawet niech tak zostanie. To pole sobie tutaj. To właśnie, tu jest dziwne, bo to jest pole takie, w którym raz trawa jest, raz trawy nie ma. Strasznie poromane to jest, nie? Okej. Mógłbym sobie to pole dokupić sobie do końca, aż tam działać. Nie, może tak zrobię w przyszłości, sobie to pole bez kitu dokupię. I będę miał fajne pole, nie? O, o, czekajcie. Zacząłem trochę za wcześnie. Dobra, odjedziemy sobie w tą stronę. Nie zahaczę tam o nic. Właśnie zahaczyłem chyba. Ale to słabo, słabo w takim razie. Dobra. Okej, no i teraz lecimy. Dawka chyba jest w miarę okej, nawet taka, tak, jest nasilona, elegancko leci. Więc jeszcze mi trochę na tchę zostanie, że mógł sobie polecieć na pole pod lasem. I tam chyba też jest jeden rzepak zasiany, z tego co wiem, na innym polu. Także zobaczymy sobie, jak to nam się uda. Zaraz jak skończymy sobie siać, to sobie sprawdzę na tym, na mapce, gdzie mam zasiany. Gdzie mam zasiany rzepak, bo też to mi się na pewno przyda, myślę. O, powiem wam, że zima, tak dalej, to jest taki smutny okres, wiecie, nie ma liści, jest takie poskudne, fuu, nie. A te liście dają takie na klimacik, te krzaczki dają klimacik. No ale cóż, no jakoś tak opryski tej, powiedzmy, zacząłem sobie robić teraz, żebym miał potem już trochę z głowy i ewentualnie mógł sobie troszkę to wiosnę przyspieszyć. No wiosną w sumie taki czas oprysków tak naprawdę. I co? I nawozów, nie? A cała reszta tam jakoś tam powolutku gdzieś tam robi. Więc jeszcze na razie nie trzeba tego. Dobra. Zatrzymujemy się. I teraz tak, gdzie to jeszcze mam? Już wam pokazuję. Gdzie to mam jeszcze ten? Rzepak. Rzepak mam jeszcze tutaj mam. A tam mam przyżyt, okej. W sumie to mogłem teraz zaskoczyć tam to przerobić, nie? Jak tam to wygląda sprawa z azotem? W sumie tak, zrobimy takie kółeczko, bo tam sobie pojedziemy tylko raz. Tutaj zejdziemy sobie na dwa razy. Tutaj na trzy razy, powiedzmy. I wrócimy sobie na chatę. Ewentualnie może gdzieś tam jeszcze skoczymy, ale to nie pomyślę. No to nic, dobra. To idziemy, taka trochę wycieczka. Tylko właśnie, czy ta wycieczka nie sprawi, że będę miał troszeczkę jakby za mało tego w zbiorniku? Wiecie co, powiedzmy tak. Troszkę się szykuje nam taka większa wycieczka, więc ja sobie jeszcze pojadę na gospo. Zaatakuję się do pewna, powiedzmy. O, sorry za mikro. O, ale strzeliłem. No nie, no tak to jest właśnie, jak tam mam mikro za blisko kierownicy. Teraz powinno być lepiej. Dobra, więc pojedziemy sobie po prostu na gospo. I z gospa weźmiemy sobie, jeszcze zagujemy i potem lecimy na pola. To w sumie polecimy już tamtędy może, bo tak tamtędy pola mnie nie będę cisnął. Bez sensu tłuc tym się ciągnikiem, nie? Takie kółko sywaniem, powiedzmy. Chociaż tędy byłoby chyba nawet lepiej, byśmy wyjechali tamtędy na asfalcie. To nic, pojedziemy fajną nową drogę. O, pokażę wam fajną nową drogę. Nie tylko asfaltem, tylko pojedziemy sobie troszeczkę inaczej, żebyście poznali trochę mapę, co nie? No, ale dobra. Dobra. Myślałem też, żeby tutaj na przykład jakieś oświetlenie zamontować na tych wywiacie, ale myślisz, nie będę kombinować. Ale jeszcze z oświetleniem, co nie? Już tam gdzieś powolutku. Bez oświetlenia też jakąś tam radę. Dobra. Mówię sobie. To już tego wskaźnika nie ma, nie? To lipa trochę. O, teraz. Podobało się. No, to lecimy. Aldiczka sobie stoi. Jest fajnie, fajnie. Dobra, zrzucam kierunek i lecimy w lewo. Chyba czysto? Czysto. O, akurat jakaś ta jechała wywrotka. To nic. Na całe szczęście udało mi się pojechać. No dobra. Czy coś jeszcze miałem mówić w tym odcinku? Kurczę, chyba nie, bo tak troszkę dzisiaj dostałem taki z pracy, jakby to powiedzieć, telefon tak z inacka, gdzie nagle, ej Kamil, bo musisz pojechać teraz ten, coś tam ogarnąć, nie? Mówię, Jezu, no i muszę wcześniej po prostu do roboty pojechać, no i przez to mam teraz mniej czasu, a chciałem jakoś to fajniej wam też ten odcinek zrobić, więc sorry bardzo, ale troszkę tak rozkminiam właśnie na temat tej pracy. Okej, okay. Pojedziemy sobie tędy. Mogłem asfaltem patrzeć, oczywiście tak, byłoby nawet szybciej, ale pojedziemy sobie nową drogą, którą jeszcze wam nie pokazywałem. Dlatego pojedziemy sobie właśnie tędy, nie? Dużo bardzo fajny gospo jest. Droga jest tutaj kozacka, naprawdę. Tak, jestem z niej dumny. Bo wyszła w łopór. No, fajne gospo, to jest bardzo fajne gospo. Jakby ktoś chciał sobie tędy gdzieś pograć, powiedzmy. No tutaj jest też, są świnki, więc spoko. O, lucerna, wiadomo, te sprawy.
No i to taki fajny przejeździk jest, nie? Nie, to jest kozacko. Zobaczcie to. Zobaczcie te tereny, jak będzie już, jak będą liście. Naprawdę to fajnie wygląda, nie? No, a zwykle tędy sobie jeździliśmy, pamiętacie? Więc zaraz sobie tylko wyjeżdżamy tutaj i lecimy na pola. I tu będziemy mieli trzy poletka, więc całkiem nieźle. Ale właśnie, miałem teraz chyba... Nie, to po kolejnym sezonie zakupimy sobie tamto pole pod lasem, żeby sobie połączyć. No, połączę sobie i będzie wtedy spoko. Będę wtedy spoko, powiedzmy, szersze pole troszeczkę, bo tam pod lasem jest naprawdę bardzo wąskie, a kolejny obok jest, no, bardzo... Jak to powiedzieć? No fajnie nam się prezentuje, nie? O, szczęży to elegancko sakiełkuje. Super sprawa. Ja to się powoli rozwiję nam. Jakoś tak, powiedzmy. Z tym opryskiwaczem, niech on się to rozkłada. No i spoczko. To jest bardzo fajny terenik w ogóle, jest tak troszkę... Nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć tego tak wcześniej. Ale to jest taki fajny terenik, bo to jest takich wąwóz, to wszystko jest na górce i to fajnie sobie się tak komponuje z tym terenem, nie? Jest to dosyć ciekawe. No i dobra, i lecimy. No myślę, to nie wiem, na 2-3 razy będzie chyba. Na 3 razy nawet. Jakbym się sobie to pole dokupił tutaj obok, to będziesz bojunia. No ale tak, to jak mówię, mam w planach sobie dokupić to obok pole. Pole tam przy lesie jeszcze jedno dokupić. No i chyba tamto jedno pole sprzedam sobie. Bo nie chcę jakby tam go używać. Jest trochę mały kawałek, a wolę sobie kupić jakieś większe coś. Więc też zobaczcie niebawem. Gdzieś tam już coś będę działać. Okej. Ciśniemy sobie tak. Nie wiem, czy to będzie mi działało, czy nie. No w sumie tak troszeczkę. Dobra. Chyba jest teraz okej. Zobaczcie sobie kamerę z droną ruchomie. Ajajajaj, karamba. Troszeczkę za bardzo się tutaj poleciało. O, w ogóle to jest jeszcze zielony ten. Maksymalna dawka się ustawiła. W sensie mamy maksymalną już dawkę na to. Całkiem nieźle. No i spoko w sumie. I co, zawijka będzie teraz na prawo. Tylko to jest właśnie trochę problem z tym, że tu jest tak naprawdę ciężko wykręcić. Co, że tak jeżdżę trochę z tej trzeciej osoby, ale chcę, żeby to jakoś tam w miarę równo opryskać. No już tak, macie rację, że też, żeby pewnie napiszecie, że ej, a w realu się tak nie da, nie? No to jest dalej gra, ale też no chcę jakiś robić z tego symulator, powiedzmy, więc no co by nie było. Staram się jakoś tak troszkę bardziej, nie? Realnie tutaj zagrać. Myślę, że zresztą, że widzicie, że się trochę staram nad tym. Sami to wychodzi mniej, lepiej, sami gorzej, ale jakoś tam zawsze do przodu. No nie, super. Krzaki przeszkadzają mi. Okej. No i teraz tutaj po prostu tak musimy zawinąć. No niestety, jakby nie mam innej opcji. Tam nie opryskam tego, nie? Tam zawsze jest najgorsze zboże. Dobra. Niech się tutaj wszystko ładnie zwinie. Najpierw ta strona. Gdzie ta? Okej, okay, przeszło. Jezu, jaki fart. Już myślałem, że mnie zawinie, co nie? No dobra. Ale wiecie co, pojedziemy sobie może tędy. Może niech się nie obrazi, jak sobie tędy zjedziemy. Tu jest takie pole, gdzie dopiero zasiano, więc jeszcze powinno wykiełkować. Okej, okay, my sobie zjedziemy tędy. Tutaj ziomeczek ma... ma domek, sobie mieszka, więc fajnie. Jakieś tam gospodarstwo to jest trzymane. Dobra, my lecimy w tą stronę. Na tamto pole, to mniejsze. Właśnie tamto pole, teraz idziemy do niego. Będę chciał sobie po prostu sprzedać, bo on raz, że jest w najgorszej klasie gleby. Mowa tu oczywiście o polu. O tym, o 117. Myślałem, żeby sobie w ogóle dokupić coś. Jakieś pole, nie wiem, to, ale też jest słaby plon. Więc to pole naprawdę się nie opłaca. Ono kosztuje w ogóle 9000. Więc tragedia jest. A z tamtego zwykle nic nie zbieram. Więc po prostu to pole sprzedam sobie. I wolę kupić, powiedzmy, jakieś tam kawałki, na przykład te, które mam pod lasem, nie? O, zobaczcie. Tu jest plon 105, nie? Tu jest plon 105 i tu jest plon 107. Te pola ładnie sobie w 3 połączyć, z 3 w 1 i kozacko by było, nie? Także nad tym jeszcze pomyślę, zrobię sobie tak, jakby nie trzeba. I będzie kozackie, fajne, szersze pole, nie? Ale to zobaczcie. I oczywiście. Myślę w kolejnym sezonie, nie? Jakby tym kolejnym sezonie takim farm... A w ogóle właśnie, ile to pole kosztuje? 29, czyli 30 i 22, 600, 700 prawie. No to 52 tysiące, 50, no 52 tysiące trzeba jakoś tak liczyć, no to też jest sporo. Bo 52 tysiące dam za tamto pole, wiecie, w średniej klasie, nie? Ale w sumie to już trochę lepsza gleba, tam pod lasem, więc sobie nie mówić. Też inaczej to się jakoś tam ślicza. No w zbiorniku już trochę mamy, więc jakoś damy radę. To jakieś półsychane rośliny, w ogóle nie wiem, sensyjny jakoś tak się buguje.
sensie to chyba jest przez to geo, nie? Tak. Tu jakaś trawa rośnie? Co to jest? Nie wiem. Dobra. No i tu jest rzepaczek nasz, nie? Też dwa razy zawalniemy go. No to właśnie o tym polu mówiłem, że jest takie trochę średnie. No ale niestety, to takie małe pole jakoś tam było, powiedzmy. Więc też nie miałem jakby specjalnie wyboru tutaj z nim. No nie, no co jest? Okej. Dobra, sobie cofnę już trochę. Niech stracę. Ale dobra. No i teraz ruszamy. Lecimy z opryskiwaniem. Odcinek 20 minut, więc całkiem spoko. Liczę tak, że to pół godziny powinienem się wyrobić. Co by też nie było. To szybko leci, co nie? Tylko jedyne co, nie skończymy na jedno pole, bo aż tam nie będzie trochę czasu na to. To sobie zrobię to po odcinku, ale na kolejny to może jakoś pojedziemy. Zacznijmy od nawozów czy coś takiego, nie? Bo też tam gdzieś chciałbym jakieś nawozy też porobić w jakiś fajny, ciekawy sposób, także tam nie ma się co martwić. Damy sobie radę. I raczej wszystkie pole odwiedzę. Także spoko. No i właśnie, dawajcie znać, tak jak mówiłem w kolejnym odcinku, w poprzednim odcinku, czy chcecie, abym na pewno pokazał wam wszystko, czy pomijać po prostu pewne rzeczy, nie? Na przykład jak, nie wiem, delikatnie obornik pominąć, czy coś takiego, czy w ogóle pominąć całą pracę. Żeby ta seria, powiedzmy, trochę szybciej ruszyła. Bo no mi to w sumie trochę pomoże w tym wszystkim, nie? Żeby nie było. Jak to wygląda? No i perfekto, pryskane i fajnie. Dobra, to też jest spoko łąka, ale to się nie będę kupować, bo trochę pewnie droga jest, to są dobre klasy ziemi chyba. Tak, teraz też sprawdzę. Chodzi mi o tą łąkę. A nie, to jest średnia, 35 koła? No to nie, to nawet się nie będę w to pchał. Jak taka klasa jest, nie? Więc dobra. Lecimy sobie teraz tam pod las i chyba zajedziemy sobie, zrobimy kółeczko i to będzie chyba finish odcinka, nie? Bo sprawdzę, jeszcze mam dwa pola tam. Chodzi mi tu oczywiście o pole. Chodzi mi o pole 294 i o to co nowe, nie? 287 chyba. Jakoś tak. Ale nic, 920 teraz, więc tam nie będę jakoś na to czasu tracić. O, tu te maliny rosną. Spoko. Tu w ogóle też jest fajna łąka. Możemy gdzieś tą łąkę ogarnąć sobie. Chociaż daleko strasznie jest, tak jeździć też trochę. No nie widzi mi się, nie? Więc tak o. Ale jak mówiłem, może będę sobie powoli zaczynać odkupywać też ziemię naprzeciwko gospodarki. Tam powiedzmy pół kawałka sobie kupić. Coś takiego. To już byłoby nawet całkiem spoko, nie? To też pomyślimy nad wszystkim i tam wam pokażę co i jak, żeby też nie kupować całości naraz, bo to wiadomo, że to dużo czasu dużo pieniędzy by zabrało, nie? Więc też słabo. Znaczy to też jakby na tym farmlandzie co jest moje gospodarstwo. Przez to troszeczkę tak jakby tutaj mogę tam siać, ale nie chcę, żeby tak się po prostu rozwijać powolutku. I troszeczkę na tym jakby, no też nie było chyba tracę. Nie siejąc tam nic. Bo jak tam nic nie sieje, to trochę chyba tracę. No ale też chcę tak jeszcze ten rozwój tutaj czuć. Więc powiedzmy tam, nie wiem, jeden kawałek będzie za 50 tysięcy, to połowę za 25, jakbym to odkupił, to byłoby spoko, nie? I to będzie taka spoko cena. Tam są dwa kawałki, więc 100 koła za dwa kawałki, to powiedzmy kupię sobie pół jednego. 25 plotków tegoś tam nie jest specjalnie jakoś dużo, nie? O, to właśnie są te trzy pola, te trzy kawałeczki, które musiał sobie kupić. Na początku będzie to jedno tylko, a potem to kolejne, nie? Dołączyć sobie. Bo to jest, wiecie, bardzo wąskie. No i też najgorsze będzie to, że dużo wydam pewnie pieniędzy na zrównanie tej miedzy, bo jest... Ona tam naprawdę potem się jest duża przepaść. A chciałem, tak wiecie, jak to robić jedno razem całe pole, to trochę by to pewnie hajsu zabrało, nie? To wszystko wykopanie tego. Okej, tam się rozwija. No i dobra, lecimy z tym. To też powinno pójść całkiem spoko. Chyba. O, tu dopiero coś się... Czemu to jest tak dziwnie? Aha, dobra, już wiem czemu, bo zahaczyłem drugie pole. Dobra, dobra, spoko, spoko. Już sobie cofnę troszeczkę, sorry za tego fejla małego. Ale, no cóż, nie mogę na dwóch polach działać. No to tak czy siak musimy to pole kupić. Prędzej czy później to pole musi zostać kupione, bo nawet nie możemy tutaj spokojnie pryskać. Tak naprawdę w realu to pewnie bym zrobił w ten sposób, żebym sobie po prostu odłączył jedną sekcję z opryskiwacza i po prostu działał na jednej sekcji, nie? Bo widzicie, że tutaj właściwie jedna jest całkowicie nieużywana. No ale cóż, FS to FS.
Nie zawsze jakoś to można tak ogarnąć, sobie to fajnie. No i dobra, polecimy tak, już niech będzie. No, ale to pole połączy byłoby spoko. Damy radę, na pewno damy radę. Gdzieś na przyszłości to też się powinno fajnie ogarnąć, nie? Ale spoczko. A, też pytacie mnie, czy będzie jakiś saving z tego, z tej serii na wschodzie. Raczej nie przewiduję, ponieważ sportuję bowiem się terenem. Ale gram na wersji mapy, która jest w sumie... Mam teraz wersję mapy, która jest taka spoko po poprawkach terenowych. A ta wersja jest jakby dwie wersje przed tym, nie? Czyli poprawka i potem poprawka tej poprawki, żeby była dobra, nie? I tu jest na przykład ta wersja jeszcze ta taka ta średnia. Ta z wieloma błędami terenowymi, zresztą tak tam widzicie, taka górka była. I tego nie poprawię jakby tak w grze, na save'ie. Tylko to dopiero w giantrze, więc raczej... No raczej nie przewiduję wam tutaj wydania tego save'a, ale myślę, że jest dosyć tak prosty do zrobienia, że dajcie sobie sami radę. Więc troszkę jakby szkoda mi tego, ale nie mogę jakby nic na to poradzić, nie? Bo po prostu nie mam tutaj jakby tej możliwości tak naprawdę. Ej, to jest chyba już w ogóle full ten, nie? Full zestaw mi się sieje teraz. W sensie full pakiet i mam już to maksymalne nawożenie. No i koks. Spoko to wygląda. Ogólnie to się chyba powinno siać, znaczy rozwalić ten nawóz tak na fulla, nie? Na maksa, żeby to było już zrobione. Bo raczej tam po pół chyba nikt nie robi tego. Muszę uważać, bo... Będzie zacharyć te sosenki. To są brzuski rosną, wiadomo jak to z brzuzami może być, nie? Różnie. Okej. Dobra, ale szczególnie spoko, będzie sobie nagram dwa odcinki. Także w sumie jestem z siebie dumny, że dwa odcinki się udało nagrać. W miarę jako tako. No przez co mam troszeczkę teraz jakby... wolniej i mogę, może mam trochę wolnego dnia, mogę jakoś tam streaming odpalić, dawać albo coś, nie? Zawsze jakoś tak to można sobie tam ogarnąć fajnie. W ogóle wiecie co, dobra, pojedziemy sobie teraz inną drogą. Pokażę inną drogę, bo zwykle tędy jeździmy, a pojedziemy sobie przez tamtą sierińską też naprzeciwko naszego gospa, nie? Tak nam się jeszcze się ten opryskiwacz złoży i my już ruszamy. Pokażę nowe tereny. Nowe tereny, na których będziemy grać na pewno za jakiś czas. Bo są naprawdę kozackie i nie chciałbym ich jakby pomijać, co nie? A dużo mapy mam po prostu wam nawet nie pokazuję, bo powiedzmy gram tylko na takich terenach, które znacie, tam gdzieś powiedzmy w okolicy wschodniej i tak dalej. A tu proszę bardzo, mamy takie tereny, które są normalnie grywalne, nie? Tylko jakby mało ich używam, przez to, że tu po prostu pól nie mam, nie? Ale może sobie jakieś dwa pola coś tutaj kupimy, żeby było fajniej troszeczkę, nie? No to jakaś lucerna, kończyna sobie rośnie, więc całkiem spoko. To sobie wygląda, nie? Dobra, a my lecimy na sam dół tędy. No to jeszcze las tak fajnie wygląda, to jest naprawdę koks teren. Jakby ktoś sobie chciał tutaj coś działać, to naprawdę kozacko, nie? No tak patrzę tą drogę. Ta droga teraz w ogóle jest poprawiona, wygląda wiele lepiej. No ale to ktoś też się gra na jakiejś tam starej wersji mapy. Bo się chciało serię rozpocząć wcześniej. No ale myślę, że to był dobry ruch. Z tą serią po prostu pokazałem troszeczkę co nieco na temat tej mapki. No i wygląda chyba to lepiej, nie? Że tak macie dostęp do takiej mapy jeszcze przed jakby przed własnym wstępem macie dostęp do tego, jak ja sobie jej używam. To jest skok z droga w ogóle. A to też może kiedyś pojedziemy. Więc trochę wam pokazuję tę mapę tak przedpremierowo tak naprawdę. Ale to dobrze, bo nie macie jakiegoś tam efektu zaskoczenia, tylko zawsze wiecie już co pobieracie, nie? I jesteście raczej tacy pewni, że to jest spoko produkt powiedzmy. O, i właśnie teraz jedziemy po tych dwóch kawałkach, które należą jakby teoretycznie do nas, ale praktycznie, znaczy praktycznie do nas teoretycznie nie, bo nie chciałbym od razu ich kupować, bo to są naprawdę ogromne kawałki. Zobaczcie, wiesz, to jest, jak ja mam to orać, to mi się chyba zarąbał, nie? Także ja sobie wykupię powiedzmy jakieś tam, nie wiem, pół tego kawałka jednego, za 25 koła i będę sobie go po prostu gdzieś tam używać, bo to, wiecie... W realu 60 to obrabiać to jest luzik, nie? No to jest normalna rzecz. Ale w farmingu, no to zobaczcie jak ta 60 tym wygląda. Zobaczcie sobie całe to pole walić tym 60. No średnio troszeczkę, nie? No ale w realu wiadomo, wjeżdża się w to pole i się robi, nie? No więc tak to sobie to działa. Tam w ogóle fajny zagraniczek jest. No taki spokojny terenik, nie? Taka trochę dolinka w tym miejscu. I chyba nawet to są spoko klasy gleby. W ogóle właśnie sprawdźcie sobie jakie to są klasy gleby. Tak trochę jeżdżę, sprawdzam. Non stop. No, dobra klasa gleby. Tu jest słaba, tu jest średnia, tu jest dobra. Więc fajne klasy gleby do się układają. Naprawdę to pole jest takie dosyć żyzne, nie? Więc nie ma tej lipy. Na pewno nie macie nic za minusie, to wszystko jest raczej na plusie, nie?
to właśnie zaraz mogę nawet sprawdzić, poczekajcie. Może tak zrobimy. O, proszę bardzo. Aha, bo tu jest średniej klasy gleba. No tak, ale mamy też piaszczysty ił zwykły, więc spoko. Nie ma ił pylastego, to jest najważniejsze, bo ten ił pylasty, tak? Ił pylasty? Ił pylasty jest najgorszą klasą i to jest zawsze dramat, nie? Więc dobrze, że mamy tam ten inny, nie? No, terenik to jest koksik, fajnie to wygląda sobie. Teraz pod górkę zajeżdżamy. No, powiem szczerze, tak, że nie chcę się przechwalać, ale jestem dumny z tym mapy. Dobrze wyszło, wyszło tak jak chciałem, więc fajnie, nie? Jest na czym pograć, na pewno też wy będziecie mieli na czym pograć, dopóki to nowe FPS nie wyjdzie. A tam kilka miesięcy zostanie wam na pewno do granka, także nie ma się co martwić, tam daj sobie radę, nie? Dobra. Droga, powoli. No i właściwie teoretycznie narazłem na gospo, zajeżdżamy sobie, więc fajnie tam. Taki wam troszkę wycieczkę zrobiłem po tej... Po tej mapie, nie? No i co? W kolejnym odcinku pewnie ja sobie tam poza odcinkiem dopryskam te wszystkie pola. Może tam pojadę sobie agregatować tamto poletko i zaczniemy jakieś siewy powoli robić. Nie wiem, jeszcze pomyślimy nad tym, ale chyba tak, chyba jakieś siewy zaczniemy robić. Więc wszystko powinniśmy też mniej więcej widzieć. A, no i nowy kombajn przyjedzie, no właśnie. Więc obserwujcie, co za kombajn będzie. Powiem tylko tyle. Używany, bardzo używany. Ale na ten sezon powinien starczyć, bo jak mówiłem, chcę wymieniać kombajn co sezon teraz, żeby powiedzmy jakoś tam serię rozwijać. A wiem, że teraz to pójdzie spoko, bo już to mamy kilka pól nowych dokupionych, także naprawdę powinniśmy ten hajsik teraz spoko gdzieś tam sobie przytulić, nie? Okej, tak sobie stanę pod tym, pod garażem tym. Zgasimy. I okej, bliska. Dzięki za uwagę, super, że ze mną byliście w tym odcinku. Oczywiście zapraszam na kolejne. Gdzieś się tu pojawia subskrypcja, tam macie dwa filmy, więc klikajcie i cóż, dzięki za uwagę, do kolejnych filmów, trzymajcie się. No i cześć, pozdro.